Dzień dobry Państwu, witamy Państwa w cotygodniowym przeglądzie tygodnia. Dzisiaj garść informacji też o tym, co się wydarzyło przez ostatnie dni i zaczniemy od KPO. Otóż pan minister Szymon Szynkowski-Welsenk, nowy minister do spraw europejskich, pojechał rozmawiać z Komisją Europejską o tym, co już rząd podpisał przecież, czyli o kamieniach milowych. Trochę się wydaje, że jest to ruch na pożytek wewnętrznej polityki, ponieważ dokumenty i wyroki są jasne. Polska ma przywrócić sędziów, których oddaliła od orzekania, ma zmienić zasady dyscyplinowania sędziów i ma doprowadzić do tego, żeby izba, która zajmuje się ich dyscyplinarkami, nie była wskazywana palcem przez polityków i nie zawierała neosędziów. Żaden z tych warunków nie został spełniony. Pan minister mówi, że gotowi są nasi rządzący do zmian ustawodawczych, nie mogą jednak one dotyczyć kwestii pryncypialnych. No, jak się wydaje, akurat właśnie te trzy kwestie pryncypialne to kamienie milowe, w związku z tym jesteśmy nadal w zupełnym pacie, a to, czy wykonamy kamienie milowe, jest warunkiem przekazania Polsce bagatela 58 miliardów euro i także kar w ilości już w tej chwili ponad 300 milionów euro. Nie są to kwoty, które można zbagatelizować, są niezbędne dla nas wszystkich. A wydaje się, że nie jesteśmy bliscy w ogóle tutaj porozumienia pomiędzy rządem a komisją, bo rząd udaje, że nie wie, co sam podpisał. Proszę Państwa, w tym tygodniu też wydarzyło się kilka ważnych rzeczy w sprawie pana sędziego Macieja Ferka. To jest znakomity sędzia z Krakowa, bardzo odważny sędzia, który odmówił po pierwsze zasiadania w jednym składzie z tak zwanymi neosędziami, ale też w sposób odważny, no, kwestionuje, podważa te tak zwane wyroki, które zapadły z ich udziałem i również te rozstrzygnięcia, które Trybunał Pani Julii Przyłębskiej był uprzejmy wydać w zakresie właśnie sposobu powołania sędziów. I oczywiście za to w konsekwencji spotykają go różne represje ze strony władzy, represje dyscyplinarne i tak za swoją postawę pan sędzia Ferek został w listopadzie zeszłego roku zawieszony przez wtedy jeszcze działającą nielegalną Izbę Dyscyplinarną. Obniżono mu znacznie wynagrodzenie, bo aż o 50%. My złożyliśmy w imieniu pana sędziego skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i ta skarga dzisiaj została zakomunikowana. Tak, czyli Trybunał uznał, że merytorycznie chce zająć się tą sprawą. Będzie się przyglądał ponownie samej konstrukcji Izby Dyscyplinarnej, czyli zgodnie z artykułem 6, ale też zakomunikował ją szeroko, bo pod artykułem 8, czyli prawa do prywatności, 10, swobody wypowiedzi, 18, czyli nadużycia prawa w przypadku pana sędziego, ale też w jego sprawie w tym tygodniu sąd w Rzeszowie wydał zabezpieczenie i udzielił mu zabezpieczenia w tej postaci, że nakazał zwrot tego utraconego wynagrodzenia, które zostało obniżone. No dlaczego? Dlatego, że ponownie zresztą jak inne sądy uznał, nie, Izba Dyscyplinarna nie była sądem. No skoro nie była sądem, to takie zabezpieczenie zostało udzielone. Jak nie była sądem, nie mogła wyrokować w sprawie pana sędziego i nie mogła obniżyć mu tego wynagrodzenia. Kolejna ciekawa rzecz, która wydarzyła się w tym tygodniu, to kara, jaką nałożył Sąd Najwyższy na panią Dagmarę Pawełczyk-Woicką, przewodniczącą NeoKRS, która to pani Dagmara nie przekazała dokumentów dotyczących powołania jednego z sędziów przez NeoKRS, które te dokumenty niezbędne są do tego, aby przeprowadzić taki test, który został wprowadzony ustawą prezydencką, test niezależności sędziego. To jest pewien erzac tego, o co chodzi w komisji, czyli wprowadzeniu po prostu normalnej procedury powoływania sędziów. Niemniej jednak nawet ten erzac nie działa, ponieważ pani przewodnicząca NeoKRS odmawia przekazania dokumentów, które do wykonania tego testu są niezbędne. Jest to sytuacja precedensowa, ponieważ jest to kara w wysokości 3000 zł nałożona osobiście na tę panią. Wydaje się, że nawet te kulawe instrumenty, które rządzący wprowadzili, fingując realizację wyroków europejskich, nie działają w związku z tym, że nie ma współpracy pomiędzy NeoKRS-em a Sądem Najwyższym. I proszę Państwa, liczby jak na koniec każdego tygodnia.
Liczby i daty. W tym tygodniu mija rocznica od wydania bardzo ważnego wyroku w sprawie Dolińska-Ficek-Uzimek przeciwko Polsce. To jest sprawa, w której Europejski Trybunał Praw Człowieka po raz pierwszy zajął się statusem Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych i powiedział, że w takim kształcie, w takim sposobie powołania nie spełniono gwarancji sądu bezstronnego ustanowionego ustawą. Wyrok, tak jak już Państwu mówiliśmy, całkowicie niewykonany przez rząd Polski, tak w zakresie wypłaty sędziom wynagrodzenia, jak i w zakresie zmian, które powinny zostać wprowadzone w funkcjonowaniu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, a tę sprawę prowadzimy z Marią Jehardibła w ramach Komitetu Obrony Sprawiedliwości, jak zawsze. No i jutro, 104. rocznica odzyskania niepodległości. Cieszmy się tą niepodległością, cieszmy się tym, że nie musimy jej wywalczać wojennie jak nasi antenaci. Żyjemy w takim momencie historii, kiedy możemy po prostu pozytywistycznie pracować dla naszego kraju. Nie musimy brać udziału w bitwach o Empik. Raczej zachęcamy Państwa do tego, żebyście po prostu cieszyli się tym, że jesteśmy wspólnotą ludzi fajnych. I zapraszamy wszystkich, którzy są niefajni do tej wspólnoty i cieszmy się razem, że możemy żyć w niepodległym kraju. Bardzo dziękujemy. I miłego, długiego weekendu.